Moi drodzy, święta wielkanocne pozwalają nam poeksperymentować w kuchni, pójść nieco dalej niż w przypadku Świąt Bożego Narodzenia. Jednak są pewne klasyki, które wypadałoby mieć na stole i taką klasyką jest na pewno żurek. Regionalizmów jest mnóstwo, może być na chlebie razowym, może być z kiszoną kapustą. Natomiast ja pokażę Wam mój standardowy, dosyć prosty, ale jakże smaczny żureczek. Do przygotowania mojej wersji żuru będziemy potrzebować olej, czomber, pieprz ziołowy, wędzoną paprykę, liść laurowy i ziele angielskie, zakwas na żur, świeży majeranek, sól, pieprz, czosnek, cebulę, no i oczywiście białą kiełbasę, najlepiej legendarną. Do wody do smażenia kiełbasy dodaję liście laurowe i oczywiście ziele angielskie, ponadto wędzoną paprykę. Papryka nie będzie wyczuwalna, ale aromat wędzonki jak najbardziej. I oczywiście sól i pieprz. Temperatura wody powinna wynosić jakieś 90 stopni. Nie powinno się maksymalnie gotować. Powinny chodzić bardziej takie bąbelki. I sięgamy po główny gwóźdź programu, czyli po białą kiełbasę. Układamy kiełbasę w wodzie i zapominamy o niej na 20 minut. Po 20 minutach wyciągamy z kiełbasy z wody i odstawiamy, żeby sobie ostygła. Białko kiełbasy kryjemy w półplastry. Jeżeli jest dobrze sparzona i wystudzona, to absolutnie nie powinno nam się rozpadać. Teraz bardzo istotna kwestia, moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o zrobienie żurku, czyli smażenie. Podsmażamy kiełbasę tak, żeby się skarmelizowała, żeby ten naturalny cukier zawarty w środku wydobył się, stworzył karmel i żeby to wszystko ładnie nam się kontrowało z zakwasem w późniejszych fazach. Kolejny etap to krojenie cebuli, a następnie czosnku. Cebulę kroimy w kosteczkę. Nie musi być jakaś super drobna. Powiedzmy, że średniej wielkości. I cebulę przerzucamy do rondla. Teraz siekamy świeży majeranek łącznie z łodygą, dlatego warto posiekać go dość drobno. I posiekany majeranek dorzucamy do reszty składników w garnku. Teraz dorzucamy liść laurowy. Warto zwrócić uwagę, że podczas smażenia, bo wtedy wydają dużo więcej smaku i aromatu niż na przykład już podczas gotowania. I czomber. On na pewno wzmocni nam aromat majeranku i wyjdzie fantastyczna mieszanka. Ok, kolejnym etapem jest dolanie wody, w której parzyliśmy kiełbasę. Jeżeli dodajecie ziemniaki, to jest właściwie idealny moment, żeby to zrobić. I czekamy znowu kilka minut, aż zacznie się gotować. I ziemniaki mniej więcej po 5 minutach już powinny być miękkie. Wtedy wlewamy zakwas. No i teraz finalizacja, czyli najważniejsza rzecz. Oprócz kiełbasy, zakwas na żur, który zaraz wlejemy. Najpierw warto nim zakręcić, żeby równomiernie się wymieszał, żebyśmy nie wlali albo samego rzadkiego, albo samej mąki. Na sam koniec dodajemy, o ile to potrzebne, sól i pieprz i na pewno pieprz ziołowy. Jeżeli ktoś woli kminek, to jak najbardziej kminek tutaj pasuje, aczkolwiek pieprz ziołowy ma mniej nachalny smak. Moi drodzy, pogotowaliśmy 2-3 minuty, żeby ugotować mąkę, która była w zakwasie i możemy śmiało nakładać. Zupa zrobiła się treściwa. Przepiękna. Przyozdobimy majerankiem. Prezentuje się tak. Cóż, mam nadzieję, że powtórzycie, będzie Wam smakowało. Cytując klasyka, nie byłbym sobą, gdybym tego nie spróbował. Bogate, idealne. Mam nadzieję, że Wam będzie smakowało równie dobrze co mi. Moi drodzy, w takim razie smacznego.